Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Na początku czerwca bieżącego roku pojawiły się sensacyjne doniesienia z Ukrainy. W przestrzeni informacyjnej pojawiła się informacja, że obywatele Polski, którzy wchodzą w skład organizacji nazywanej Polskim Korpusem Ochotniczym, mieli wziąć udział w działaniach zbrojnych na terenie Federacji Rosyjskiej, a konkretnie na terenie rosyjskiego obwodu białgorodzkiego. Tym informacjom przekazanym przez polskich najemników miał zaprzeczyć tzw. Rosyjski Korpus Ochotniczy. Ta relacja z wtargnięcia na teren Federacji Rosyjskiej pojawiła się na telegramowym kanale tzw. Polskiego Korpusu Ochotniczego i te informacje miały dotyczyć wydarzeń, które się rozegrały 22 maja. 2023 roku. Tego dnia, w momencie pojawienia się doniesień o akcji najemników z Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i organizacji nazywanej Legion wolność Rosji. Polscy najemnicy opublikowali komunikat, gdzie, gdzie tak naprawdę no, przyznali się, że również uczestniczyli w działaniach zbrojnych na terenie Federacji, Federacji Rosyjskiej. Napisano na tym kanale na telegramie między innymi cytuję. Wszyscy zadają nam jedno pytanie, czy braliśmy udział w operacji na terenie obwodu Biłgorockiego. Odpowiedź jest jednoznaczna. Oczywiście, że tak. Koniec cytatu. Dodano także, że tak zwany Polski Korpus Ochotniczy brał udział w wypełnianiu tego co określono mianem zadania bojowego wraz z tak zwanym Korpusem, Rosyjskim Korpusem Ochotniczym. W tej sprawie zabrał głos także sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan Stanisław Żaryn, który podkreślił, że cytuję: Polski Korpus Ochotniczy nie jest w żaden sposób powiązany z siłami zbrojnymi RP ani żadną instytucją RP. Działań polskich ochotników wspierających Ukrainę w walce z Rosją nie należy utożsamiać z władzami RP. Koniec, koniec cytatu. Mamy, Szanowni Państwo, dziwną sytuację, w której już od lutego bieżącego roku ogłoszono formowanie tzw. Polskiego Korpusu Ochotniczego, składającego się z obywateli Polski, z polskich najemników, którzy wcześniej walczyli na Ukrainie w innych formacjach zbrojnych, takich chociażby jak Legion Międzynarodowy. Ci najemnicy mają podlegać Ministerstwu Obrony Ukrainy, mają podpisywać oficjalne kontrakty z ukraińskim resortem obrony i tak. I tak, dalej, i tak dalej. Natomiast musimy sięgnąć tutaj do litery prawa. Musimy sięgnąć do tego, jak to wygląda z punktu widzenia polskiego prawa. udział w konflikcie zbrojnym jako najemnik w obcym państwie jest nielegalny i stanowi przestępstwo. Polskie przepisy prawne dotyczące najemnictwa w konflikcie zbrojnym są Czytelne, są jasne, przejrzyste, są także zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym, a w szczególności z, konwe z konwencją Haską IV z 1907 roku oraz protokołem dodatkowym z 1977 roku do, do tej konwencji. Zgodnie z tymi przepisami prawa międzynarodowego i z polskim prawem. Udział w konflikcie zbrojnym jako najemnik jest zabroniony i uważany za naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Taka, taka działalność jako najemnika. W tej wojskowej służbie najemnej jest w świetle Polskiego Kodeksu Karnego przestępstwem i to przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodeks ponadto przewiduje tę karę niezależnie od obywatelstwa sprawcy oraz od tego, czy, czy Polska jest, czy też nie jest stroną konfliktu zbrojnego, w którym dany sprawca bierze udział jako najemnik. I tu jeżeli chodzi o konkretny artykuł, to jest to artykuł 141 kodeksu, kodeksu karnego. Ta sama kara, o której wspomniałem, grozi także za prowadzenie zaciągu obywateli polskich lub przebywających na terytorium Polski cudzoziemców do służby zakazanej przez prawo międzynarodowe do wojskowej służby, służby najemnej. Polska, jako, sygna, jako państwo, które jest sygnatariuszem międzynarodowych konwencji humanitarnych, no, ma. Obowiązek przeciwdziałania najemnictwu w konfliktach, w konfliktach zbrojnych. No i pytanie, czy Polska się dzisiaj wywiązuje z tych wszystkich obowiązków jako sygnatariusz Międzynarodowych Konwencji Humanitarnych. No jeżeli docierają do nas takie informacje, że polscy najemnicy walczą na Ukrainie. Co więcej, mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, gdzie Polska jest sygnatariuszem Międzynarodowych Konwencji zakazujących, zakazujących wojskowej służby, Najemnej, a w mediach głównego nurtu zapraszani są, zapraszani są właśnie tacy najemnicy. 24 lutego 2023 roku na antenie radia RMF FM odbył się wywiad, który przeprowadził redaktor Robert Mazurek z. Najemnikiem z, z Polski, którego określono mianem Jurka, który powiedział, że, że poszedł do ukraińskiej ambasady, dostał instrukcję, jak jak załatwić wszystkie, wszystkie formalności i pojechał na, Ukrainie, na Ukrainę walczyć jako najemnik z Federacją Rosyjską. Mamy do czynienia tutaj z niczym innym jak z, no właściwie czym? Informowaniem czy propagowaniem tego typu zachowań. Przypomnę tylko, że na podstawie obecnie obowiązującego prawa każda osoba, która ma wiedzę na temat najemnika walczącego w jakimś konflikcie Zbrojnym, który łamie prawo, jest, ma obowiązek, zgodnie z artykułem 304 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomić o tym organy ścigania. I tutaj mamy z jednej strony odcinanie się pana Stanisława Żaryna od właśnie polskich najemników, którzy walczą, walczą na Ukrainie, z drugiej strony mamy do czynienia z no właśnie, czy, czy mamy do czynienia z promowaniem tego typu zachowań w mediach głównego nurtu? To jest fundamentalne, to jest fundamentalne pytanie. Każdy zresztą z słuchaczy mojego podcastu może sobie, może sobie wejść na rozmowę RMF i przesłuchać tego wywiadu z, z tym najemnikiem z Polski. Dla, jest to rozmowa szokująca, jest to fundamentalne pytanie, czy władze Rzeczypospolitej Polskiej popierają tego typu. Popierają tego typu działania, no bo widzimy tutaj zdecydowanie rozbieżności, w, z jednej strony fa, w taką formę deklaratywną, odcinającą się, z drugiej strony pozwalanie na propagowanie tego typu, tego typu zachowań. A przypomnę tylko, że groźba wciągnięcia Polski do tego konfliktu na wschodzie jest całkiem spora. Warto tutaj zresztą także przypomnieć te najświeższe, można powiedzieć, wypowiedzi z byłego sekretarza generalnego Sojuszu Północnego. Atlantyckiego Andersa Rasmusena, który, yy, który uważa, że w ramach gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Poszczególni członkowie NATO mogliby zgodzić się na wysłanie swoich wojsk na terytorium Ukrainy i zdaniem, zdaniem Rasmusena byłoby to niezależne od ogólnego stanowiska sojuszu. Według Rasmusena, jeżeli Sojusz Północnoatlantycki nie podejmie decyzji w sprawie członkostwa Ukrainy bądź też gwarancji bezpieczeństwa dla tego państwa na lipcowym szczycie w Wilnie, to istnieje jego zdaniem możliwość, że niektóre kraje mogłyby podjąć działania indywidualnie. Indywidualnie. Brytyjski dziennik Guardian pisze, że, że sugestia Rasmusena o użyciu własnych żołnierzy przez niektóre państwa NATO może być postrzegana jako ostrzeżenie dla innych członków sojuszu, aby zapewnić Ukrainie lepsze gwarancje, lepsze gwarancje bezpieczeństwa. I tutaj warto zauważyć, że w całym tym kontekście, takiego powiedziałbym, psychologicznego przygotowywania społeczeństw, społeczeństw państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego do zwiększenia wsparcia dla, dla Ukrainy jest właśnie bardzo istotnym elementem ta wojskowa służba najemna. I w mojej ocenie nie jest przypadkiem, że Anders Rasmussen zwrócił szczególną uwagę na Polskę. Która oczywiście jest bardzo zaangażowana w udzielanie Ukrainie konkretnej pomocy finansowej, wojskowej. No, widzimy także, że jeżeli chodzi o zaciąg obywateli Polski do, służby, do wojskowej służby najemnej, i tutaj warto zacytować całą wypowiedź byłego sekretarza generalnego NATO. Cytat. Nie wykluczam, że Polska będzie jeszcze bardziej zaangażowana w tym kontekście na szczeblu krajowym, a za nimi pójdą kraje bałtyckie, być może nawet z możliwością rozmieszczenia żołnierzy na ziemi ukraińskiej. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją, w której, w której zdaniem byłego sekretarza generalnego NATO, Warszawa mogłaby poważnie rozważyć możliwość stworzenia takiej koalicji chętnych do bezpośredniego wsparcia militarnego, ale poza strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego. W mojej ocenie jest to projekt absolutnie sprzeczny z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym, grożący bezpośrednim wejściem do konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską. Mamy niestety do czynienia z tak jak powiedziałem z taką Informacyjno-psychologiczną operacją przygotowywania społeczeństwa polskiego do zaakceptowania jeszcze większego. Jeszcze większej pomocy dla państwa, państwa ukraińskiego i to niestety kosztem, kosztem nas jako podatników, kosztem, kosztem bezpieczeństwa państwa polskiego, ponieważ doskonale wiemy, że wejście dzisiaj w konflikt zbrojny, choćby nawet ograniczony z Federacją Rosyjską, czy też z państwem związkowym Rosji i Białorusi, byłoby absolutnie katastrofalne dla naszego państwa i dla naszego narodu. Widać, że część urzędników natowskich, że część decydentów i osób wpływowych na Zachodzie chciałoby uniknąć bezpośredniej konfrontacji między Sojuszem Północnoatlantyckim a Federacją Rosyjską, stąd próba właśnie wypchnięcia, wypchnięcia jako forpocztę takich państw jak Polska, aby wzięły na siebie główny ciężar ewentualnego takiego bezpośredniego, bezpośredniego zaangażowania w tej, w tej wojnie. Jest to coś absolutnie absolutnie sprzecznego z polską, z polską racją stanu dlatego w mojej opinii dzisiaj państwo polskie powinno jak najszybciej odciąć się od najemników rekrutujących się z obywateli polski i ukrócić ten proceder. Ukrócić ten proceder państwo polskie służby specjalne na terenie państwa polskiego mają wszelkie instrumenty do tego, aby ukrócić proceder wojskowej służby najemnej, aby ukrócić eskalację napięcia w relacjach międzynarodowych. Polska dzisiaj nie jest przygotowana do wejścia do jakiejkolwiek wojny, a główny ciężar takiej wojny spadłby po prostu na ludność cywilną. Dlatego warto wykorzystywać na artykuł 304 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego i każda informacja o obywatelach Polski uczestniczących w nielegalnym procederze walki na Ukrainie, o najemnikach walczących na Ukrainie, po prostu kierować do organów, organów ścigania, chociaż oczywiście to powinno być robione z urzędu, to powinno być robione przez służby specjalne, przez cały aparat państwa, tak aby nie dopuścić do Rozlania się konfliktu, konfliktu z Ukrainy na inne państwa, aby Polska nie wchodziła do żadnej wojny. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję Państwu za uwagę.